Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Pierwsza runda nie była najgorsza w naszym wykonaniu. U siebie nie przegraliśmy żadnego spotkania. No i wiosną będziemy dążyć do tego, żeby gdzieś tam to kontynuować. Jakie cele postawił przed tobą zarząd? Kontynuowanie tego, co do tej pory, czy są gdzieś tam aspiracje na wyższe cele? Głównych celów żeśmy sobie tam nie ustalali. Chcemy z meczu na mecz zdobywać 3 punkty, a co będzie na koniec rundy, to zobaczymy. Jakieś rozsady w tej przerwie zimowej będą? Głównie cieszy mnie to, że nikt nie opuścił naszych szeregów, a mamy tutaj 3-4 może nawet nowych zawodników dojdzie, także ta kadra się troszkę poszerzy i myślę, że będziemy jeszcze mocniejsi niż jesienią. Dobrze, bo wiosna zawsze jest trochę trudniejsza, sam wiesz, z doświadczenia, kartki, kontuzje, bo teraz jeszcze pandemia koronawirusa, kwarantanny, różne rzeczy. No dokładnie tak, od samego początku doświadczamy tego, bo gdzieś tam każdy chłopak przechodzi jakieś choroby, ta kadra nie jest jeszcze w pełni stabilna, także te kontuzje czy choroby właśnie, później dojdą jakieś kartki, wiadomo, także no niestety, ale będzie trudniej niż jesienią. Ci nowi zawodnicy, personalnie, taktyka, być może pozycje, z jakich klubów można coś zrodzić? Mamy kilku juniorów, jednego chłopaka mamy tutaj dzisiaj z przeciwnika, gdzie tam właśnie w juniorach grał, a na razie gdzieś tam takie właśnie młodsi zawodnicy. No, ale to przecież wystarczy na waszą ligę, bo nie ma co się oszukiwać, wymagająca nie jest. No i tak i nie, bo tutaj wiadomo, gdzieś tam wiadomo, trzeba potrenować. Jeśli będzie ta frekwencja, tak jak jest dzisiaj na sparingu, to myślę, że będziemy się liczyć. A z kim zagracie jeszcze sparingi? Za tydzień gramy ze Stradomią, później mamy Bralin, Siemianice, Kierzno i na koniec Trębaczów. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.